survive. Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Ten 45, Ząbki, z nami Paweł Jóźwiak. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie. Bracia Oleksiejczuk, dzisiaj Cezary dał show. Myślę, że to jest doskonały przepis na walkę wieczoru i sprzedane bilety. Zgadza się, bardzo dobra walka. Ja ostrzyłem sobie zęby na ten pojedynek. Wiedziałem, że to będzie bardzo mocna walka i nie rozczarowałem się naprawdę. Mansur Abdurzaków postawił bardzo twarde warunki Czarkowi. Myślę, że to była najtrudniejsza obrona pasa przez Czarka i na pewno najtrudniejsza jego walka. Fenie. Cieszę się bardzo, że Czarek wygrał i wiem, że ta jego walka bardzo dużo mu dała. Zdobył ogromne doświadczenie przez tą walkę i w przyszłości na pewno to mu zaprocentuje, bo Mansur miał swoje momenty w tym pojedynku. Przegrał 3 pierwsze rundy, no ale nie poddawał się. 4., 5. runda doszły do głosu jego zapasy. Zdobywał te dominujące pozycje w parterze. No i dużo nie brakowało w 4. rundzie. Te duszenie, naprawdę nie wiem, jakim cudem Czarek to przetrwał. Wielki tutaj szacunek dla niego. Jakub Borowicz na Media Dayu powiedział nam, że rok temu w Ząbkach to była jedna z najgorszych galfenów. Teraz chyba ta klątwa Ząbek, można powiedzieć, odczarowana. Nie no, zgadza się. Ja wiedziałem już, patrząc na tą kartę, że tym razem odczarujemy te Ząbki i naprawdę jestem bardzo zadowolony. Naprawdę super pojedynki. Tak czuję się dzisiejszego wieczoru spełniony, jeśli chodzi o sport. Naprawdę tutaj szacunek dla Kuby Borowicza. Bardzo dobrze zestawił tą kartę i naprawdę myślę, że fani sportu walki tego wieczoru mieli tu prawdziwą ucztę. Wiemy, że to była ostatnia walka Czarka w kontrakcie. Nie, nie, absolutnie nie. To nie jest ostatnia walka Czarka w kontrakcie. Dementuję takie rzeczy. Nie wiem, skąd takie informacje. Czarek ma kontrakt ważny do 2024 roku, bodajże z tego, co pamiętam, do lutego. No to w każdym razie mówił, żeby Czarek sam powiedział w trakcie Media Dayu, że po tej walce będziecie rozmawiać. No wiemy, gdzie Czarek mierzy. Pytanie, czy będziecie go chcieli puścić w razie co? Słuchajcie, no Czarek ma jasną klauzulę do UFC, tak? I tutaj, wiecie, no jak zgłosi się UFC, to wiadomo, że go puścimy, ma to zapisane w kontrakcie. No i to jest, jeżeli będziemy o czymś rozmawiać, no to będziemy na pewno rozmawiać o kolejnych mocnych rywalach, bo z pewnością Czarek takich oczekuje od nas. Kontender, rozumiem, się również zgadza. Myślę, że tak. Jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że nie, no, ale wiadomo, my też nie chcemy zawodnikom utrudniać życia i kontender tutaj nie będziemy robić problemów. Mieliśmy dzisiaj nie tylko walkę o ścieżkę ostatnią, która była bardzo efektowna i przyciągnęła ogromną uwagę, ale mieliśmy taką walkę, która nie nazwałbym jej flikiem, ale Wielki Buł kontra Nikola i ta walka troszeczkę była rozczarowaniem, choć może no, trudno mówić o rozczarowaniu, ale sam Nikola mówił, że dziś to nie był kompletnie jego. No wiecie, no taki jest sport, to była walka taka, która tam gwarantowała jakiś poziom sportowy z racji tego, że Wielki Buł już toczył pojedynki na galach zawodowych w boksie, Nikola bił się z Pudzianem, no i na pewno wzbudzała duże zainteresowanie się kibiców, była takim dodatkowym smaczkiem. No niestety nie poszła ta walka, pomyśli na pewno Nikoli. No rozmawiałem z nim, sam powiedział, że zestresował się po prostu, że nie był sobą i po prostu wyszedł sparaliżowany. No, czasami tak wychodzi. Przykro mi, bo bardzo, bardzo lubię Nikolę i wiem, że stać go, żeby pokazać dużo więcej. No ale no, niestety no, nie wyszło. Czasami tak się zdarza w sporcie. Czyli co, będzie miał szansę ewentualnie pokazać coś więcej na jakiejś kolejnej galifie? No na pewno tak. No Nikola na tyle jest barwną postacią i zarazem lubianą, że tak, jak Nikola będzie chciał, to na pewno jakoś się zrobimy, na pewno jakoś się dogadamy. No, no nie wiem, może go sparaliżowała ta forma Patryka, bo oni się dużo znają. No zobaczył, jak Patryk wygląda. Patryk był mega przygotowany. Tak, Patryk też jeszcze niedawno ważył około 140, tutaj zrzucił ponad 10 kg, mega przygotowany, atletyczny. No bardzo dobrze wyglądała ta stójka Patryka. Tutaj tym bardziej szacunek dla niego, że widział, co się dzieje. Nie dobijał tego Nikoli, tylko widział, że już jest po herbacie, stał spokojnie. Tak, on nie ma doświadczenia takiego, bo mógł się rzucać tam, dobijać na siłę, ale i tak zaimponował mi to. Mimo że gala bardzo udana, nie będę nic ujmował, natomiast można właściwie powiedzieć, że chyba wszyscy faworyci wygrali na tej karcie. Więc czy te zestawienia były na tyle mocne, że no, nie mieliśmy żadnych niespodzianek? No wiecie, w niektórych walkach były jakieś takie zastępstwa i tak dalej, to nic dziwnego, że jak wjeżdża taki Rajewski na ostatnią chwilę, to że taki Esjawa go poddaje, tak, który jest dobrym parterowcem, zapaśnikiem, a ten jest strajkerem. No, tak samo z rywal Wojciechowskiego też wypadł, przyjechał Brazylijczyk, który bardzo tutaj przeżywał, że walka została przerwana, ale siedziałem akurat bardzo blisko, widziałem, jak był mocno odcięty, jak rozłożył tak te ręce bezwładnie. No wiadomo, po paru sekundach zawodnik, jak jest twardy, to dochodzi do siebie, no ale sędzia miał prawo tutaj przerwać, no ale były też pojedynki niektóre zacięte, tak? Tak jak choćby walka wieczoru, tak? Starcie na przykład Furmanka
z Rzepeckim też było bardzo wyrównane, a jednak Rzepecki potrafił odwrócić losy tego pojedynku tutaj. Bardzo mi się podobała walka Dragańskiego, pokazał, że to jest talent, że to jest naprawdę zawodnik z olbrzymimi papierami na przyszłość. No to i z kolei jeszcze... Kamil Wojciechowski pokazał, że jest bardzo mocny, no bo od początku ten jego rywal to dobry zawodnik, tak, z dobrym rekordem, bił się na różnych galach, bił się w oktagonie. Wojciechowski od początku go dominował, także zasłużył sobie tą walką o pas. Ja bym w przyszłości widział jego zestawienie z Kuberskim. To ja spytam jeszcze o jednego zawodnika. Patryk Duński wygrał dzisiejszą walkę, no też rywal na ostatnią chwilę. No właśnie, to na ostatnią chwilę nawet nie widziałem tej walki, akurat wyszedł, to w pierwszej rundzie pewnie poszło, tak? Tak, ale to spytam o Patryka, no bo mówiło się, że gdzieś tam mógłby krążyć przy tej orbicie title shota, czy taki temat jest gdzieś? Tak, jak najbardziej. Jest ten gdzieś title shot gdzieś tutaj na horyzoncie, nie? No to spytam, gala Fan 46, czerwiec, klasycznie Ostruda. Kacper Formela ogłoszony, który no nie wiadomo było, czy jeszcze właśnie zawalczy, czy nie. Nie było wiadomo, bo już to dawno sprostowaliśmy. Tam było też małe zamieszanie, wiecie, zawodnicy są od tego, żeby walczyć, a od tego, żeby kontrakty z nami negocjować, są menadżerowie, tak? No, że czasami jakiś menadżer wprowadzi delikatnie zawodnika w błąd i zawodnik mówi troszeczkę coś innego, niż to jest zgodne ze stanem faktycznym. To się zdarzają nieporozumienia, ale nie ma co za to winić zawodników, nie? No w każdym razie o tą jego walkę chciałbym spytać, no bo czy jest jakiś rywal, no bo można powiedzieć, że w tej kategorii piórkowej trochę wyczyścił, no ale słuchajcie, mówiło się o walce z Karzewskim i czy jest taki temat? Wiecie co, chyba raczej tej walki nie będzie, no bo wątpię, żeby Karzewski zbił do 6-6, nie wydaje mi się. Bardziej to będzie rywal z zagranicy, do gali jest jeszcze 3 miesiące, trwają teraz poszukiwania bardzo mocnego rywala, no bo Formela chce się bić tylko z bardzo mocnymi rywalami, on potrzebuje takich pojedynków, on celuje w UFC, a tam się dostanie tylko wygrywając z mocnymi rywalami, sobie doskonale zdaje z tego sprawę, a my takich rywali chcemy mu jako organizację zapewnić. Czy gdzieś tam to, że no właśnie Czarek celuje w UFC, Kacper celuje w UFC, wiemy, że teraz Andryszak będzie walczył na PFL-u, nie boicie się, że ci czołowi zawodnicy troszkę będą wam znikać? Nie, no w ogóle się nie boimy, bo od tego jest fan, żeby promować zawodników, eksportować ich dalej i cały czas poszukujemy nowych talentów, tak? Dzisiaj bardzo dobre otwarcie gali, Patryk Dubaczyński kontra Adam Kowalski, tak, bardzo dobre starcie, semi-pro, dwóch młodych zawodników, także słuchajcie, my oddaliśmy Rembeckiego do UFC, wcześniej poszedł starszy Olejczyk do UFC, w ich miejsce są nowi potem już bohaterowie, tak, jak szedł do UFC Michał Oleksiejczyk, to mało kto jeszcze słyszał o Czarku, a teraz Czarek już tam prawie jest, także Oleksiejczyk odejdzie do UFC, pójdzie tam Formela, a ci nowi już się w międzyczasie wypromują, będą kolejne gwiazdy i tak to się będzie kręciło. No właśnie, odnośnie do tych transferów, Szymon Bajor i Marcin Wójcik ostatnio rozstali się z PFL-em. Czy są jakieś rozmowy, aby wrócili do FEN-u? Wiecie co, na razie nie ukrywam, nie ma akurat z tymi zawodnikami rozmów. Są to fajni zawodnicy, ale są dosyć drodzy i na takim etapie nie wiem, czy oni dla nas są opłacalni, tak? Na tym etapie, co my teraz jesteśmy. My się skupiamy na promowaniu młodych zawodników, wypuszczaniu ich dalej. Nie będziemy się napinać, na razie nie będziemy rywalizować z KSW, przepłacać i tak dalej. Wiemy, w którym miejscu jesteśmy, mamy swój plan ściśle określony i tyle. No to jeszcze spytam o nowy angaż dzisiaj ogłoszony, też już wystąpi w Ostrudzie. Wiadomo, o kogo chodzi, zmierz się z Adrianem Błońskim w Ostrudzie. Czy te negocjacje były trudne? O kim mowa? O Sebastianie Deckowskim. Jakim Sebastianie? Wyleciał mi nazwisko. Deckowskim, tak. Przechodzi z armii, no i dostaje takie nazwisko, ale on powiedział w wywiadzie, że ta oferta była gdzieś dla niego korzystniejsza niż KSW, no co dla wielu może być zaskoczeniem. Czy jakby to jest kwestia finansowa, czy to jest kwestia ilości walk, czy prezes nam może to powiedzieć? Wiecie co, akurat nie negocjowałem osobiście tego kontraktu, to chyba zasługa bardziej Kuby Borowicza. Nie śledzę teraz aż tak wszystkich tematów jak zazwyczaj, no bo wiadomo, że mam też swoje inne, że tak powiem, wariactwa na głowie i to mi trochę zabiera czasu, także o to musicie pytać Kuby, bo w ogóle nie znam szczegółów tego angażu. Jeśli ma być 4, nie będę tutaj udawał, że wiem coś o czymś, jak nie znam szczegółów. Nie? Była to druga gala FEN-u. Ile planujecie w tym roku? Plan jest, żeby zrobić 6 gal, ale co chwilę odzywają się do nas coraz to nowi partnerzy i
ja wcale bym się nie zdziwił, jak skończymy ten rok z 8 galami na koncie, także wszystko jest możliwe. Naprawdę bardzo dużo miast się do nas odzywa, bardzo nas zapraszają do współpracy, dostajemy naprawdę fajne propozycje współpracy, także możemy przez ten rok bardzo mocno się rozwinąć i ja czuję ten pozytywny wiatr w żagle. Druga gala już w tym roku, druga gala udana, także myślę, że ten rok będzie zdecydowanie należał do nas. Dzisiejsza gala w skali od 1 do 10? Kurczę, wiecie co, no myślę, że tak mocna ósemka, no mniej więcej koło ósemki, 7-8, coś takiego. No wiadomo, teraz na gorąco jestem w euforii, bo jestem podjarany na maksa tą ostatnią walką, także mógłbym trochę przesadzić, ale uważam, że było poprawnie. Jakiś bonus dla bohaterów walki wieczoru? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, jak najbardziej. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko i zapraszam wszystkich do oglądania gal sportowych, a szczególnie Fenu. Dobrej nocy. How did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Safety Bell. Jesteśmy bezpieczni.